jednomandatowe okręgi wyborcze, jedyny system, jedyna ordynacja gwarantująca rzeczywistą demokrację, taką, w której wyborcy wybierają swoich przedstawicieli. Nie maszyny partyjne, tylko rzeczywiście wyborcy. Jedyny system, który naprawdę sprawdził się w demokracjach zachodnich i który powoduje, że polityka nie jest oderwana od rzeczywistości. W Polsce w 20 roku po odzyskaniu niepodległości musimy z przykrością powiedzieć, że system partyjny jest systemem stwardniałym, systemem, w którym nie głosy wyborców, ale układy partyjne decydują o naszej przyszłości. Chcielibyśmy, aby mogło naprawdę być inaczej, ponieważ Polska potrzebuje dużo większych wyzwań, Polska potrzebuje prawdziwej demokracji. Pamiętajmy też o tym, że ten obszar Polski, który osiągnął naprawdę wielki sukces, obszar samorządów, jest rządzony wedle większościowej ordynacji. Tam właśnie obowiązują, tam właśnie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci dużych miast, ci ludzie, którym zaufali wyborcy, są wybierani w taki sposób. I naprawdę, rozejrzyjcie się dookoła. Polskie miasta, polskie gminy są dobrze zarządzane. To jest ten system, na który powinniśmy postawić. Jednomandatowe okręgi wyborcze.